Asia Siowo! Witam Was w specjalnym odcinku z okazji 5 urodzin Asia Siowa. A że jestem trochę sentymentalna, to chciałabym z Wami powspominać. Na początek 5 filmów, które w tym czasie zyskały największą popularność. Szopka ze światełkami. Niby zwykła, nieskomplikowana szopka, a podbiła serca wielu osób. Bukiet z Raffaello. Wiem, że słodkie prezenty cieszą się dużą popularnością, ale nie spodziewałam się aż takiego odzewu. Bukiet z Chupa Chups. Kolejny słodki bukiet, który bardzo szybko wzbił się w górę. Róża Kanzashi zawijana. Tak, ten film przebił moje najśmielsze oczekiwania. I cieszy mnie, że ciągle jest bardzo popularny. I jeszcze pisanka z mini kwiatkami Kanzashi. Taka niepozorna pisaneczka, ale jak widać, chętnie oglądana. Idźmy dalej. Teraz 5 filmów, które utkwiły mi w pamięci i w jakiś sposób są dla mnie ważne. Tutaj kolejność jest losowa. Pierwszy odcinek stworzony wspólnie z widzami, czyli talentowo. Było to dla mnie naprawdę duże przeżycie, bo wreszcie mogłam pochwalić się, jakich mam utalentowanych widzów. Drugi film to odcinek z Klaudią, gdzie wymieniłyśmy się pomysłami na wykonanie pisanki. Kolejny odcinek to 500. film ze specjalnym udziałem mojego taty. Dalej bardzo ważny i przełomowy dla mnie film, czyli 10 tysięcy subskrybentów. Na nim po raz pierwszy pokazałam swoją twarz. I jeszcze mój pierwszy odcinek, bo od niego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Teraz 5 ulubionych filmów mojego męża, który zajmuje się montowaniem odcinków. Pierwsze 2 to vlogi z jarmarku w Robczycach i zamku w Łańcucie. Montować vlogi mój mąż uwielbia, ponieważ jest to całkiem inny rodzaj filmów, swojego rodzaju wyzwanie i okazja do podróżowania. Następny to szopka ze sklejki, ponieważ w montaż tego filmu i stworzenie animacji włożył bardzo dużo pracy i był dumny z efektów. Kołyska z papieru. Tutaj potrzebny był szablon, który mąż krok po kroku zaprojektował i sprawiło mu to dużo radości. I 5 film, kwiat żelatynowy, bo był zaskoczony efektem końcowym, no i oczywiście mu smakował. Nie wszyscy wiedzą, ale czasami na końcu filmu umieszczamy jakiś bonus. A oto 5 przykładów. Film z piniatą i wielka walka, by ową piniatę rozbić. Dzieci miały z tej zabawy ogromną frajdę. Tablica manipulacyjna. Tutaj pierwszy raz moim testerem był Szymek, któremu tablica bardzo się spodobała. Następny to szopka ze sklejki, do której dodaliśmy bonusowy film, na którym wspólnie z Szymkiem tworzymy choinkę z patyczków. Vlog pod drzewem. Zawsze przywołuje miłe wspomnienia z końcówki mojej ciąży i zabawę w pijanie. I jeszcze bałwan z kubków, którego Szymek w swej niepohamowanej radości przewraca. Na koniec jeszcze 5 zdjęć z mojego Instagrama i ich krótka historia. Zdjęcia z radia. Mój gościnny występ w Radio Rzeszów, czyli moje 5 minut, które zapamiętam na bardzo, bardzo długo. Tort z transferem czekolady. Wiecie, że lubię piec torty, a ich dekoracja to dla mnie czysta przyjemność. Tutaj pierwszy raz, małym wysiłkiem, udało mi się stworzyć coś naprawdę pięknego. Mikołaj w przebraniu Mikołaja. Zdjęcie w pościeli, a wygląda jak z sesji. Filmik na 20 tysięcy subskrypcji. I szalona zabawa Szymka. I ostatnie zdjęcie. Szymek w roli kamerzysty. Zdjęcie absolutnie nieustawiane. Chłopak ma po prostu wrodzony talent. Dziękujemy Wam za te wspólne 5 lat. I jak zwykle zapraszamy na kolejne filmiki. Pozdrawiamy! Pa, pa! A kto będzie jadł tort? Siema, Miku. Mikuś. Mikuś już je tort.